13 do 14 kwietnia gmina Morawica już po raz kolejny gościła delegację z zaprzyjaźnionego miasta Kamas, położonego w amerykańskim stanie Waszyngton. Przedstawiciele partnerskiego miasta przyjechali nie tylko umocnić współpracę, ale również przedstawić funkcjonowanie policji w Stanach Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że współpraca z gminą Kamas rozpoczęła się ponad 13 lat temu, kiedy to wystartowano z programem pomocowym dla Polski zorganizowanym przez Kongres USA. Początkowo w programie brało udział 40 gmin z całej Polski. W ostateczności ścisłą współpracę z dwoma miastami amerykańskimi, Kamas w stanie Waszyngton i Hillsboro w stanie Oregon, utrzymują trzy gminy – Morawica, Krapkowice i Zabierzów. Jak powiedział Lloyd Halverson, zarządca miasta Kamas, współpraca z gminą Morawica układa się doskonale. Podczas tegorocznej wizyty omówiono kolejne kierunki jej rozwoju. Jak podkreślał z kolei burmistrz miasta Kamas Scott Higgins, umocnienie trwającej już kilkanaście lat współpracy oraz przedstawienie funkcjonowania policji w Stanach Zjednoczonych to główne cele tegorocznej wizyty. This year there is a focus on police and questions about how police service works in America. Nasza tegoroczna wizyta skupiła się głównie wokół zagadnienia dotyczącego funkcjonowania lokalnej policji w mieście Kamas. Przedstawiliśmy wszystkie najważniejsze zagadnienia mówiące o bezpieczeństwie i budowaniu zaufania wśród mieszkańców, powiedział burmistrz Kamas Scott Higgins. Głównym punktem tego programu było przedstawienie, jak funkcjonuje policja w Stanach Zjednoczonych, w tym przypadku policja w mieście Kamas, policja lokalna. To było bardzo ważne dla nas, dlatego że myśmy utworzyli straż lokalną, straż gminną i chcielibyśmy pewne wzorce zaczerpnąć również od policji amerykańskiej. Podczas trzydniowej wizyty siedmioosobowa delegacja z partnerskiego miasta Kamas gościła m.in. z wizytą w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, zwiedziła krytą pływalnię Koral w Morawicy, halę sportową Pilcza, a także ośrodek tradycji garncarstwa w Chałupkach. Delegaci udali się także z wizytą do ościennej gminy Chęciny, gdzie zwiedzali najważniejsze zabytki miasta jak zamek czy renesansową Niemczówkę. Wizyta w Chęcinach zakończyła się zwiedzaniem parku etnograficznego w Tokarni. Amerykanie byli także w Wąchocku, gościli też na morawickich osiedlach mieszkaniowych. Jednym z punktów wizyty było spotkanie w hotelu Elliot w Brudzowie, gdzie przed gośćmi wystąpili lokalni artyści. Zespół Morawianie, rodzinna kapela Korbanów, uczniowie z zespołu szkół w Bilczy z występem gitarowym oraz grająca na skrzypcach Joanna Jasiek z mamą. Po wizycie w Morawicy delegacja udała się do Krapkowic i Zabierzowa, pozostałych dwóch partnerskich gmin.